W tej chwili przechodzimy do pierwszych czytań. Mamy projekt uchwały w trybie dwóch czytań. Uchwalenie miejscowego planu. Bardzo proszę Państwa o uwagę. Proszę o zajmowanie miejsc. Bardzo proszę Panią Radną Patelę, Pana Radnego Wynowicza o zajmowanie miejsc i nie przeszkadzanie w obradach, bo za chwilę zaproszę do filmu. Uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Siedla Kuźnicy Kołłątajowskiej, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1183. Pierwsze czytanie. Szanowny Pani Prezydent Elżbieta Kotelna. Zapraszam. Proszę Państwa, bardzo proszę, referuje Pani Prezydent. Proszę o nieprzeszkadzanie i wsłuchanie się w wypowiedź referującego. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Siedla Kuźnicy Kołłątajowskiej został opracowany w Biurze Planowania Przestrzennego. Jest to niewielki plan. Obszar jest położony w północnej części miasta Krakowa, w czwartej dzielnicy Domów Białych. I w chwili obecnej obszar planu jest objęty ustaleniami obowiązującego planu miejscowego Górka Narodowo-Zadnia. Jednakże ten plan wymagał zmiany. Zmiany zostały sprowadzone do rysunku planu na końcu etapu uchwalania. Spowodowało to, że została wykreślona z planu droga wyjazdowa do posesji położonych właśnie w tym obszarze, umożliwiając ich właściwe skomunikowanie. Efekt był taki, że grupa działek, która przeznaczona była do zawodowy, została pozbawiona możliwości takiej obsługi komunikacyjnej, właściwej obsługi komunikacyjnej. I dlatego też taki plan wymagał niestety poprawienia. Znaleźliśmy, że najwłaściwsza droga będzie właśnie opracowanie nowego planu, co też Państwo uchwałą Rady Miasta z 21 grudnia 2011 roku potwierdziliście. Dzisiaj projekt planu po przejściu całej procedury planistycznej, uzyskaniu wszystkich wymaganych opinii i zgodnie, jest gotowy do uchwalenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Prezydent. W tej sprawie jest pozytywna opinia Komisji Planowania Przestrzennego i Gminy Środowiska. Czy są stanowiska innych komisji? Czy są stanowiska klubów? Jeśli zatem otwieram dyskusję, bardzo proszę, kto z Państwa w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę. Więc bardzo proszę, w takim razie proszę Państwa, zamykam dyskusję. Tak jest, wszystko było omówione na komisji. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie. Projekt jest zgodny z paragrafem 36 ust. 4 miasta Krakowa. Określam termin prowadzenia autopoprawek na dzień 2 kwietnia 2013 godzina 15 i termin ostateczny zgłoszenia poprawek na dzień 4 kwietnia 2013 godzina 15. Przechodzimy.